Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony PLC Adam, a to jest pierwszy odcinek z Top 11 2015. Tak jak wcześniej mówiłem, będzie tu seria, która będzie wprowadzona na moim kanale raz w tygodniu. Będzie to podsumowanie całego tygodnia, jakie mecze tam zagrałem, jakie wygrałem i całe wszystkie tabele. W poprzednim sezonie zdobyłem miejsce w lidze. Czy mam to tutaj gdzieś napisane? Muszę poszukać, ale zająłem trzecie miejsce w lidze. O, może tutaj. O, poziom ligi, trzecie miejsce zająłem w ubiegłym sezonie. I dostałem się do Ligi Mistrzów i do... tak, więc wchodzimy na ekran początku. I pokazuję wam puchar. Jutro gram mecz pucharowy. Tak, to jest puchar. Dzisiaj grałem puchar chyba. Tak, myślałem, że grałem ligę. Nie, dzisiaj musiałem grać Ligę Mistrzów. Więc najpierw idźmy do Ligi Mistrzów. W Lidze Mistrzów jeszcze nie grałem. Tak, nigdy nie grałem w Lidze Mistrzów na telefonie. W ten top 11 na Facebooku i tak grałem sobie i miałem. Więc 22 gram w Lidze Mistrzów, a dzisiaj jest który? Dzisiaj jest, już sprawdzę na zegarku, dzisiaj jest 20, więc za 2 dni gram w Lidze Mistrzów i mam nadzieję, że awansuję. A w pucharze dzisiaj gram i zremisowałem 1-1. 1-1 na wyjeździe grałem, więc jest dla mnie przewaga, bo jeśli następnym razem byłoby na przykład 1-0 dla mnie, to jest oczywiste, że przechodzę. Ale na wyjeździe i ten jeden punkt zdobyty jest, więc fajnie jakbym się dostał do 1/32 finału, bo oczywiście tu nigdy nie dostałem, zawsze kończyłem na rundzie kwalifikacyjnej, ale to tam już. Pokażę wam mój skład, jakim gram. Po każdym sezonie jest obniżenie o jedną gwiazdkę każdego zawodnika. Tutaj mu jeszcze morale ulepszy, bo jeśli morale są słabe, to nie, jeśli są, zacznijmy tak, jeśli morale są dobre, przyspieszają regenerację zawodnika i on lepiej tam niby gra i takie te. Ale takim składem grałem w poprzednim sezonie. Wszyscy tu mieli jedną gwiazdkę więcej oczywiście, nie? Teraz już nie, tu mieli. Tego Bartosiewicza mam ciągle w składzie, ponieważ on ma 19 lat, ma jedną gwiazdkę, nie wiem, dwie, ale ma dalej 18 oceny i dostałem go ze szkółki. On jest naprawdę bardzo dobry. Jakby mu dał osobistego trenera, trochę by poćwiczył, to patrzcie, jak można go ulepszyć tu, nie? Na legendę to już bardzo dużo tych tokenów bym zużył, ale lecimy dalej. Oj, będzie burza dzisiaj. Na transfery, no nie wiem, czy czekać, ponieważ tutaj jak sobie wejdziemy w obiekty, już wam pokazuję wszystko dokładnie. Ładuj się, ładuj się. Mam tutaj juniorzy i dwóch nowych juniorów będę miał dostępny za 24 dni. W sumie to też jest długo, ale oni są młodzi i dobrzy. Ale raczej będę starał się kupować na transferach, a ich jakoś zakontraktować, bo ostatnio miałem jednego zawodnika, że tego właśnie wychowanka mojego klubu, musiałem go zakontraktować za 12 tokenów, więc to jest dużo. A mam na razie 6. Pokażę wam terminarz, jaki to jest, i to jest na razie na tylko puchary i Ligę Mistrzów. Więc jutro gram puchar, potem wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota i niedziela gram Ligę Mistrzów i jeszcze się okaże, czy przejdę do następnej fazy pucharu. Jeśli tak, to będzie ich więcej meczów. A tutaj jeszcze dochodzi do tego liga, więc będzie bardzo napięty grafik i nie wiem, jak moi piłkarze sobie z tym poradzą. Ale jak widzicie, na razie mam tyle. Pokażę wam tutaj moje osiągnięcia. Tak, potrójny koryn nigdy, stara szkoła, zwycięzca, maszyna do zdobywania goli, no to jeszcze tutaj robię. Magnat, gentleman, tutaj było 100 meczów bez kartki, no to jeszcze to się robi, tu są te, które zdobyłem. 27 na 4, czyli Gravetop, element 7 z rzędu, wczesna emerytura,
czyli musisz zwolnić zawodnika, który przechodzi na emeryturę. Rzeźnik to jest trzech z twoich graczy, czyli muszą. Moich trzech graczy muszą dostać żółte kartki. Pokerowa twarz, czyli wygraj ostatnią licytację bez zdobywania tokenu. I dominacja, czyli tam jakiś rzeź zdominowałem przeciwnika. Co by tu wam jeszcze pokazać? Moje finanse. Moje finanse. Dziś zarobiłem 3,4 miliona w sezonie. Dziś, bo podpisywałem umowy. Wydatki dziś 190 tysięcy. Tutaj mam tą umowę, ponieważ wydaje mi się, że ona jest dla mnie najlepsza. Za podpisanie umowy dostaje się tokena, za logowanie się codziennie też. No i myślę, że to jest najbardziej odpowiednia. Tutaj stały dochód dziennie, niezależnie od warunków, czyli zdobywasz po podpisaniu umowy i do każdego logu jeszcze nie, a ta, jeśli przez 4 dni z rzędu dostajesz kolejnego tokena. Tutaj to tego się nie pisze, bo nie mam pewności, czy wygrywam mecze, czy nie. A ta szybka transakcja mi się zdaje, że ona będzie bardzo fajna, jeśli będę mógł ją podpisać, bo tu wszystkie tokeny od razu z góry dostaję. Tutaj podpisałem sobie kontrakt na tydzień, tam jakieś 40 tysięcy różnicy, więc nie ma jakoś. Tutaj im daję dużą premię za zwycięstwo, żeby jakiś ich zmotywować. No i to myślę, że będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Tutaj jeszcze wyjdziemy sobie na ekran początkowy, żeby to ładniej zakończyć. Na pewno się pojawią transfery. Źle to znowu zrobiłem, tak. Więc program mecz o 12:42 z FC Zombie. Pozdrawiam serdecznie, jeśli mnie ogląda, nawet nie wiadomo, skąd to jest. Ale dziękuję wam serdecznie za odcinek. Oczekujcie następnego odcinka za tydzień w niedzielę. Więc serdeczna piona i cześć!